Jednak wniosek bardzo poważny z tego badania wskazuje również, że w społeczeństwie narasta zainteresowanie i narasta świadomość o potrzebie dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Społeczeństwo polskie w coraz większym stopniu jest również świadome faktu, iż przyszłe emerytury z systemu obowiązkowego będą niewystarczające. I tutaj ten deficyt, który jest oczekiwany w przyszłości, wynosi około 1500 zł pomiędzy tym, jakie są oczekiwania, a tym, jaki będzie stan faktyczny. Społeczeństwo polskie czuje się generalnie zagubione, jeśli chodzi o różne rozwiązania związane z oszczędzaniem dobrowolnym na emeryturę. Nie znamy obecnie obowiązujących rozwiązań. Mało tego, najczęściej rozwiązania te oceniamy jako nieefektywne z perspektywy konsumenta, jako takie, które nie zapewniają odpowiedniego zabezpieczenia. Ponadto bardzo istotny element związany jest również z poczuciem samowykluczenia konsumentów z właśnie systemu dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Wiąże się to z przekonaniem, iż dochody, które obecnie realizują konsumenci, są niewystarczające do rozpoczęcia tego typu oszczędzania. Przy czym tutaj popadamy w pewną pułapkę. Z tego powodu, iż w sytuacji, gdybyśmy zaczęli tego typu oszczędzanie w wieku na przykład lat 20-25, wówczas obciążenie budżetu gospodarstwa domowego składkami jest relatywnie niższe w stosunku do sytuacji, gdy na przykład takie oszczędzanie rozpoczęlibyśmy w wieku 30 czy 35 lat. Biorąc pod uwagę również ten scenariusz, wówczas brakuje przekonania, że zaczynając odkładać w wieku na przykład 40 lat niewielkie kwoty, że oszczędzimy zadowalającą nas sumę na poczet przyszłej emerytury. Ważne jest, iż społeczeństwo oczekuje, iż dotychczas obowiązujące rozwiązania zostaną dopracowane, bądź zostaną wypracowane nowe rozwiązania, które pozwolą im na efektywne włączenie się do systemu oszczędzania dobrowolnego. Tutaj w szczególności uwaga kierowana jest w stronę pracowniczych programów emerytalnych, gdzie to przy koncepcji takiej, iż częściowo pracownik pokrywa taką składkę i częściowo pracodawca, to rozwiązanie jest traktowane jako interesujące. To, co jest jednak najważniejsze, to konsument wówczas otrzymuje gotowe narzędzie, z którego może skorzystać, a zatem zdejmujemy z konsumenta jeden z najważniejszych problemów. Ja chcę podkreślić, jeden z najważniejszych problemów. Mianowicie konsumenci oceniają, iż oszczędzanie długoterminowe, oszczędzanie na konkretny cel jest dla nich bardzo, bardzo trudne ze względu na tą wysoką determinację, jaka musi towarzyszyć temu procesowi, ze względu na również bardzo daleko w czasie odroczoną gratyfikację z tego typu sposobu oszczędzania. A zatem zaproponowanie konsumentowi rozwiązania, które zdejmie z niego ten obowiązek jakby interesowania się, porównywania różnego typu ofert, zarządzania na bieżąco tym oszczędzaniem, tutaj może okazać się wyjątkowo pomocne. Jeszcze jeden wniosek z perspektywy konsumenckiej. Mianowicie skąd tak ogromne poczucie samowykluczenia z tego systemu, że to nie dla mnie. Jestem albo za młody, albo za stary, albo za mało zarabiam. Mianowicie popadamy tutaj w sytuację tego typu, iż osoby młodsze bardzo często uważają, że jeszcze czas. A osoby starsze uważają, że już nie ma sensu, bo już nie zgromadzą właściwego kapitału. I to myślę, że jest taki wniosek, na którym warto się pochylić, biorąc pod uwagę rezultaty tego badania.